W środę 3 listopada w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się przekazanie przez firmę BBF studium planistyczno-prognostycznego dla nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa w ramach drugiego etapu naboru do rządowego programu uzupełnienia lokalnej, regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Będzie ta dokumentacja złożona do PKP, tak aby była oceniona. Wiemy, że ze 100 wniosków na dzień dzisiejszy, chyba około 30 jest w grze dalej procedowanych. Byliśmy tutaj pierwsi w kraju, którzy podpisaliśmy umowę z firmą BBF, koszt prawie 1 700 000. Cieszy mnie i dziękuję tu firmie, bo mimo, że umowę podpisaliśmy w lutym, to wbrew pozorom jest to czas niedługi, tym bardziej że naznaczony pandemią i kwestia uzgodnień, spotkań, konsultacji i innych wymogów, które tutaj były realizowane, no były utrudnione przez ten okres pandemiczny ale wyrobiliśmy się w czasie, złożymy w terminie, no i liczymy na sukces, a takim sukcesem będzie wybranie tego wniosku do realizacji, ale wiem, że wstępnie sama dokumentacja i sam pomysł, wariant jest dobrze oceniany, więc czekamy już na te oceny formalne i ostateczne, które nadajdą w 2022 roku. Wypełniliśmy jeden wariant, zresztą to jest wariant nie ekspercki, tylko również wariant społeczny, wynikający z analiz, które z Państwem i konsultacji, które z Państwem wykonaliśmy i wydaje nam się, że oprócz tego, że dysponuje, on charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaźnikami, to również będzie wspierany przez społeczność lokalną. Wybrany wariant zakłada przebieg linii kolejowej z Kozienic przez Łuczynów, Świerże Górne, Głowaczów, Miejską Dąbrowę do Dobieszyna. Tam linia ta zostanie włączona do już istniejącej biegnącej do Warki, a dalej do Warszawy. Będzie to 23 km nowej trasy. Co ważne, ten wybrany wariant zakłada małą ingerencję w tereny leśne.